Coś tu jest. Czyżbym trafiła we właściwe miejsce? Niewiarygodne. To jakaś inskrypcja. Nie bardzo wiem, co to może znaczyć, ale to słowo... Prorok. To tutaj. Tata miał rację. Oto cuda, jakie czynił prorok z Konstantynopola, niesłusznie zamordowany przez zakon Trójcy. Tu widać, jak prorok przemawia do wrogiej armii. Przekonał ich do złożenia broni. Dokonuje cudownych uzdrowień. W notatkach taty była o tym wzmianka. Mój grecki zdążył już wprawdzie trochę zardzewieć. Jednak tutaj chodzi o coś ukrytego w pobliżu. Zaznaczę te miejsca. Przeprowadził swój lud przez pustynię, do oazy. Ukryte wejście. Nadal nigdzie jej nie ma.
Dobra, idziemy. Konstantin chce dostać się do grobowca przed zachodem słońca. Szukają grobowca. Muszę znaleźć go wcześniej. To niesamowite. Szkoda, że tata tego nie widzi. Już tu są. Muszę tam wejść. Zakon Trójcy ścigał proroka i jego lud, aż wreszcie doszło do starcia w ich ukrytej oazie. Przedostać się. Niech to. No świeć.
Tutaj stoczono bitwę. Armia przeciwko pielgrzymom. Zakon Trójcy. Synu, do Zakonu Trójcy doszły słuchy, że wyznawcy proroka budują wielki grobowiec przy oazie na obrzeżach Verii. Co gorsze, o ile myśleliśmy, że grobowiec jest przeznaczony dla proroka, Trójca uważa, że ten wciąż żyje. Doniesiono nam, że głosi herezję wśród naszych obywateli, wabiąc coraz więcej wyznawców opowieściami o tym, jak pokonał śmierć. To kłamca i heretyk, przypisujący sobie cuda, do których zdolny jest tylko Bóg. Przysięgłeś, że nie żyje. Czyżbyś zawiódł nas? Proroka zgładził zakon Trójcy. Detonują ładunki, by wejść. Może uda się opuścić ten stary pomost. Miejmy nadzieję, że to zadziała. Niesamowite. Udało nam się, tato. Muszę znaleźć sposób, by wspiąć się wyżej. Może zdołam podnieść poziom wody.
Może uda mi się przebić przez te ściany. Panie, to niemożliwe. Własnoręcznie przeszyłem serce proroka Dzidą. Patrzyłem, jak umiera.
Jego ludzie zapewne ubrali innego człowieka w szaty zmarłego proroka, aby dalej szerzyć jego kłamstwa. To banda pokonanych, zdyskredytowanych wygnańców. Udamy się na południe i wyrżniemy resztę jego ludzi, ale prorok nie żyje. Przysięga. Kolejny symbol religijny. Ten jest jednak prosty, wykonany własnym sumptem. Wokół proroka skupiali się wyznawcy z różnych warstw społecznych. Panie, jadę na czele małej armii wiernych, uzbrojonych i gotowych do akcji żołnierzy i mam dobre wieści. Znaleźliśmy grobowiec proroka. Na drodze zaatakowali nas szaleńcy walczący pod sztandarem proroka, ale z łatwością ich pokonaliśmy. Puściliśmy jednego żywcem i podążyliśmy za nim do oazy. To, czy prorok uciekł śmierci, czy kto inny nosi jego szaty, nie ma znaczenia. Wybijemy wszystkich w środku, a grobowiec w końcu spełni swoją rolę.
Panie, ostatni wyznawcy proroka zabarykadowali się w grobowcu. Rozbiliśmy obóz i przygotowujemy się do szturmu. Tuż przed zamknięciem bram dostrzegłem człowieka podającego się za proroka i muszę przyznać, jest do niego podobny. Ale to niemożliwe. Nieważne. Przed zmierzchem wszyscy w środku zginą. Zakon Trójcy położy tej herezji kres. Muszę podnieść poziom wody. Ta ściana wygląda na słabą. Zdaje się, że uda mi się przez nią przebić. Próbować wejść na tę belkę. Przeoczyłam. Ustawić ładunki. Artefakt? W środku. Miejmy nadzieję. Otwórzcie to. Ostrożnie. To może być zabójczo niebezpieczne. Kim u diabła jesteś? Jesteś inteligentną kobietą. Zdaje mi się, że już to wiesz. Trójca. Gdzie jest artefakt? Nie wiem, o czym mówisz. Nie igraj ze mną. Przyszliśmy tu za tobą. Słuchaj. Grobowiec był pusty, gdy tu przyszłam. Nie było w nim ciała, ani tym bardziej żadnego artefaktu. Ziemię! Ha!
krest. Johna! Laro! Mam ci tyle do powiedzenia, nie wiem. Znalazłaś grobowiec proroka? Tak, ale ktoś mnie śledził. Kto? Co takiego? Ludzie, którzy mówią o sobie Trójca. Próbowali mnie zabić. O co tu do cholery chodzi? To wygląda groźnie. Grobowiec był pusty, ale zdaje mi się, że szukali boskiego źródła. Artefaktu, którego szukał twój ojciec? To nie wszystko. Na grobowcu znalazłam ten symbol. Wiedziałam, że gdzieś go już widziałam. Nie dawało mi to spokoju. Właśnie wtedy doznałam olśnienia. Widziałam go tutaj, w jednej z książek taty. Posłuchaj. Zaginione miasto Kitierz. Podobno zniknęło gdzieś na Syberii około XII wieku. Według legend, w przeddzień najazdu Mongołów zniknęło pod powierzchnią jeziora. Co to ma wspólnego z artefaktem proroka? To ten sam symbol. Laro! Jeśli boskie źródło jest ukryte w ruinach zaginionego miasta Kitierz i czeka na odkrycie, to muszę tam jechać. Na Syberię? Żartujesz sobie? Pomyśl tylko, gdyby artefakt naprawdę pozwolił nam odkryć tajemnicę nieśmiertelności, wszystko wyglądałoby inaczej. Choroby, cierpienie, śmierć znikną. Czy ty słyszysz, co mówisz? Johna, tyle razem przeszliśmy. Wiesz, że jeszcze tyle do odkrycia. To może być prawda. Nie obchodzi mnie, czy to prawda. Straciłem już zbyt wielu przyjaciół. Nie chcę stracić też ciebie. Tacie nie udało się wpaść na tropki Kitierzu. Poświęcił temu wszystko. Również ciebie. Przestań obwiniać się za to, co się stało. Sam dokonał wyboru. Nie mogę tak tego zostawić. Nie teraz. To wszystko, co mam. Nieprawda! Gdybyś pomyślała spokojnie przez 5 minut, może byś to zrozumiała. Powstrzymasz nas! Niech to, Laro. Co my teraz zrobimy? Ja ich tu naprowadziłam, Johna. Jeśli boskie źródło istnieje, musimy dotrzeć do niego pierwsi. Ruszamy na Syberię. Laro, jesteś tam? Znalazłem schronienie. Johna! Johna! Jeśli mnie słyszysz,
Zawróć. Nie próbuj mnie szukać. Muszę zrobić to sama. Muszę znaleźć schronienie.